Na razie jechali jedną, rozciągniętą na kilometr kolumną. Z przodu oba czołgi, za nimi ciężarówki z żołnierzami, zestaw przeciwlotniczy Szyłka i Moździerz. Potem kilka zdobycznych kibelwagenów, Oplibliców i dwa półgąsienicowe transportery. Pochód zamykały wypełnione piechotą transportery Rosomak. Szeroka, dwupasmowa aleja Żwirki i Wigury, prowadząca z lotniska w stronę Śródmieścia i Woli, była niemal na całej swej długości oczyszczona z Niemców. Niemniej wszyscy żołnierze batalionu pozostawali w pełnej gotowości do akcji. Dowódcy jadących w awangardzie czołgów uważnie przeglądali przed pole przez peryskopy. Pociski tkwiły w zamkach, a celowniczowie zaciskali dłonie na spustach. Wałecki prowadził kubelwagena jadącego gdzieś w środku kolumny. Ponuro wpatrzony w ciemność Jamrus siedział obok taką podjął decyzję. Gdy opracowali plan i rozdzielili zadania, uznał, że chce uczestniczyć w najbardziej ryzykownym elemencie akcji. Przekonywali go, by został na zapleczu i po prostu dowodził. Nie słuchał. I choć umieli tyle co on, może nawet więcej i każdy wiedział co robić, a on uważał te akcje za szaleństwo, to nie chciałby inni walczyli za niego. Pod koniec narady opryskliwie uciął dyskusję na ten temat, pozostając głuchym na wszelkie argumenty i zastanawiając się w duchu nad fenomenem przemiany swego nastroju. Z pesymizmu i niewiary wpadł w drugą skrajność potrzeby walki na szpicy, dosłownie w pierwszym szeregu. Wahania nastroju wmęczyły nawet jego samego, może po prostu miał dość. Operujące na trasie przejazdu oddziały powstańcze zostały uprzedzone o ruchu batalionu, w związku z czym, przynajmniej w teorii, powinny powstrzymać się od otwierania ognia. W praktyce kolumna została ostrzelana dwukrotnie, szczęśliwie bez krwawych konsekwencji. Gdy dojechali do towarowej i skręcili w kolejową, zapadł zmrok. Kolumna zwolniła. Teren stanowił swego rodzaju ziemię niczyją. Powstańcy nie mieli sił, by go zdobyć. Niemcy, świadomi ważniejszych celów, wycofali oddziały na zachód. Wykorzystanie tej luki stanowiło jeden z fundamentów planu. Jamrus zapalił niewielką latarkę i zerknął na trzymany na kolanach plan miasta. Zastanawiał się przez chwilę, po czym przytknął do ust mikrofon systemu łączności. Stop, zakomenderował. Rozkaz otrzymał dowódca prowadzącego czołgu. Pięćdziesięciotonowy tonowy kolos o długiej lufie i płaskiej sylwetce stanął. Kolejno zatrzymały się pozostałe pojazdy. Jamrus wysiadł. Wałęcki okrążył samochód i stanął obok niego. Nadeszli dowódcy poszczególnych sekcji i grup szturmowych. Byli skupieni, ale nie dało się poznać po nich napięcia. Przez pięć lat konspiracji nauczyli się je skutecznie ukrywać. Tu się rozdzielimy, powiedział Jamrus. Po zajęciu podstaw wyjściowych do ataku meldujecie gotowość. Ruszacie na rozkaz, jasne? Stańczak odpowiedział za wszystkich. Jasne. Jamrus zdawał się nie słuchać. Przed wyjazdem dostałem meldunek, że podpułkownik Radosław jest uprzedzony o naszych planach. Jego zgrupowanie ma wyprowadzić natarcie wzdłuż Wolskiej i związać Niemców od czoła. To pewne? zapytał Stańczak. Jak wszystko w powstaniu odparł Jamrus. Kilku stojących kręgiem żołnierzy uśmiechnęło się nieznacznie. Do tej pory współdziałanie nie zawodziło, zaoponował wałęcki Kiedyś nastąpi pierwszy raz. Uderzą, dobrze, ale działajcie tak, jakby mieli nie uderzyć. Jasne, przytaknął Stańczak. I jeszcze jedno. Niemcy mają sześciokrotną przewagę w ludziach i pewnie większą w czołgach. O artylerii nie wspomnę, nie lekceważcie ich. Nasz sprzęt jest lepszy, ale kończy nam się amunicja. Jeżeli uznacie, że nie dacie rady, wycofajcie się, rozumiecie? Przytaknęli. Ale bez specjalnego przekonania. Mieli poczucie misji, chcieli po prostu zapobiec masakrze, posyłając do diabła trzy tysiące pieprzonych morderców. Grupa Jamroza wystartowała po pięciu minutach od zakończenia odprawy. Natomiast główne siły uderzeniowe batalionu zaczęły się skradać o ile można użyć takiego sformułowania w odniesieniu do długiej kolumny ciężkich pancernych pojazdów dopiero godzinę później. I sprawy niemal od razu. Poszły źle.